Brinton Lemar. On przeciwko Sokołowskiemu, jak minął i jak trafił! My name is Brinton Lemar. I'm 24. I come from San Diego. Nazywam się Brinton Lemar, mam 24 lata, pochodzę z San Diego. Studiowałem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, stypendium dostałem dzięki koszykówce. A teraz jestem w Lublinie i bardzo się cieszę, że tu trafiłem. Mamy prawdziwy zespół, gramy dobrze, czuję ekscytację. W Polsce najbardziej brakuje mi słońca. Jest tu dość zimno, a w San Diego zimą jest ciepło, po 20 stopni. Tęsknię za ciepłem, za plażami, za tym luzem, który jest w San Diego. Odpoczywać w słońcu, coś pięknego. Mój tata pochodzi z Jamajki, urodził się i wychował w Kingston. Do Stanów przyjechał, jak miał 22 lata. Skończył stanowy uniwersytet w San Diego, został inżynierem. Jest dla mnie opoką, daje mi wielkie wsparcie. Zarówno jeśli chodzi o koszykówkę, jak i codzienne życie. W Polsce najbardziej zaskoczyło mnie to, jak wszystko jest tutaj tanie. Kiedy grałem we Francji, niektóre ceny potrafiły mnie zadziwić. Tutaj jest inaczej. Podstawowe rzeczy do jedzenia kosztują tyle, ile powinny. Byłem tym naprawdę pozytywnie zaskoczony. Ludzie w Polsce są rzeczowi, konkretni. Mnie tu jest czasem zimno, szarość i mgła mogą sprawiać wrażenie, że ludzie są smutni, ale wcale tak nie jest. Spotykam się z życzliwością, wielokrotnie dostawałem pomoc przy najprostszych czynnościach. Jest dobrze. Lemar tymczasem sam za 3 punkty! Przez ręce! Niesamowity jest start, naprawdę. Do dzisiaj widzieliśmy tego startu dobre mecze, ale dzisiaj jest chyba najlepszy. Lublin to całkiem fajne miasto. Przede wszystkim dlatego, że dużo tu uczelni i studentów. Na ulicach jest wielu młodych ludzi, czuć energię. Dobrze się z tym czuję. Studiowałem nauki o komunikacji społecznej, specjalizowałem się w pisaniu. Na ostatnim roku studiów byłem na stażu w wydawnictwie, pisałem artykuły do uczelnianej gazety. Wszystkim się to podobało, opisywałem różne historie. Nie tylko o sporcie, o zawodnikach z innych dyscyplin, lubiłem też inne gatunki. Na przykład felietony, w których dzieliłem się własnymi spostrzeżeniami. Gdy przyjechałem grać w kosza do Francji, opisywałem doświadczenia młodego koszykarza, który zaczyna zawodową karierę. Pisanie to moja pasja. Staram się w ten sposób wyrażać siebie, bo jestem kimś więcej niż tylko koszykarzem. Ostatnio znów dostałem zamówienie na teksty z tej gazety. Właśnie skończyłem swój pierwszy artykuł, czekam na publikację. Napisałem o tym, jak czuję się w Lublinie, jak odnajduję się w nowym kraju. Mam też swój podcast, po prostu interesuję się dziennikarstwem. Mediami zainteresowałem się także dzięki CJ-owi McCollumowi. To jeden z moich ulubionych koszykarzy z NBA, podobnie jak Damian Lillard z Portland. CJ studiował dziennikarstwo, też ma swój podcast, pisze różne teksty. Rozwija się, współpracuje z ESPN. Ja też chciałbym pójść podobną ścieżką. Zespół... O nie! 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 Jak to jest możliwe? Gdybym miał napisać 3 teksty o starcie Lublin, to zacząłbym od pierwszego meczu ze Stelmetem. To zwycięstwo z silnym zespołem nas podbudowało. Nasza drużyna była gotowa na duże wyzwanie. Pokazaliśmy, że możemy być mocni. Opisałbym też naszą imponującą serię zwycięstw i wyjaśnił, co musimy zrobić, by utrzymać dobry poziom. Wymieniłbym też wkład wszystkich graczy, bo wygrywamy dzięki każdemu chłopakowi, który jest w tej drużynie. No i pewnie napisałbym też o tym, jak zimno jest w Lublinie. To wciąż dla mnie nowość. Dobry artykuł można napisać też o Tweetim Carterze. To świetny gość, jeden z najlepszych, jakich można znaleźć. Nie grałem chyba z lepszym rozgrywającym. Robi mnóstwo rzeczy, których nie widać, a bardzo pomagają drużynie. Jest naszym liderem, podobnie jak kapitan Jimbo, Mateo. Tweety daje nam impuls na boisku i poza nim. Ja staram się być wszechstronny. Chcę być skoncentrowany na każdym elemencie, ale moja najmocniejsza strona to rzut. Mam też szybki pierwszy krok, mogę minąć wielu graczy. Nieźle też podaję. Chcę robić wszystko, co mogę, by pomóc drużynie wygrywać. Potrafię być agresywny, potrafię bronić, także najlepszych strzelców rywali. I cały czas pracuję, by być coraz lepszym. Szymon! Oj, co to było? Lemar i Szymański na wysokościach!